Gdynia to miasto portowe. Jest trzecim co do wielkości portem morskim w Polsce. Dzięki temu jest jednym z najważniejszych ośrodków logistycznych. Współpraca z przedsiębiorstwami w Wyższej Szkole Bankowej przybiera różne formy. Najczęściej rozpoczyna się od wspólnego tworzenia programów kształcenia. Alfa Forwarding jest jedną z najstarszych spedycji morskich w Gdyni. Zaczynała swoją działalność od przepraw morskich głównie i zajmowała się realizacją spedycji morskich. Bardzo mocno rozwijamy się pod kątem rozbudowy siatki oddziałów, w związku z czym poszukujemy nowego narybku nieustannie. Ponieważ rynek pracy jest bardzo trudny, stwierdziliśmy, że model pozyskiwania młodych ludzi, których będziemy kształcić w firmie, idealnie pomoże nam w uzupełnieniu tej luki, którą obecnie mamy pod względem rynku pracy. Staż jest bardzo ważny dla studenta, ponieważ on daje możliwość sprawdzenia swoich umiejętności. Zaczynałam od stanowiska na sekretariacie, były to takie bardziej sprawy administracyjne. Później wspierałam dział księgowości i teraz zostałam zatrudniona w dziale spedycji drogowej. Wybrałam kierunek logistyki na Wyższej Szkole Bankowej ze względu na przyszłościowość tej branży logistycznej, łatwość znalezienia w niej pracy. Są w codziennym kontakcie i mają takiego opiekuna, spedytora, który pomaga, odpowiada na wszystkie pytania i prowadzi za rękę przez 3-miesięczny okres stażu. Po tych 3 miesiącach myślę, że mamy 100% pewność co do tego, czy chcemy komuś złożyć propozycję pracy, czy nie. No i bardzo często okazuje się, że znajdujemy tutaj nowe talenty, które wzbogacają nasz zespół. Logistyka to kierunek z przyszłością, a Gdynia to miasto z przyszłością. Serdecznie zapraszam na studia i staż do Wyższej Szkoły Bankowej.